instrumenty średniowieczne. Jest lira korbowa, bardzo stary instrument, bardzo archaiczny. Większość, proszę Państwa, z tych instrumentów przybyła z Bliskiego Wschodu, ponieważ tam, na Dalekim Bliskim, na bardzo takim specyficznym miejscu, jakim jest dzisiejszy Iran, tam powstały właściwie wszystkie podstawowe instrumenty muzyczne, z których my, Europejczycy, również korzystamy. Instrumenty smyczkowe tam się narodziły, taki instrument jak lira to też z Bliskiego Wschodu, instrument taki jak gitara to też instrument, który przywędrował w takiej podobnej formie jak ten, który tu widzimy po lewej stronie, nazywa się el-ud, jest to instrument arabski, ale powstał jako instrument o nazwie barbat w dalekiej Persji i przywędrował do Europy również. Po wielu, wielu transformacjach, złączeniu z innymi ciekawymi instrumentami powstała ta gitara, którą wszyscy Państwo doskonale znacie. Są też bębny obręczowe, bębny, które są obecne w muzyce Bliskiego Wschodu, ale bębny, które są używane również w muzyce polskiej i dawnej, i tej ludowej. Niektóre mają brzękadła, inne nie mają brzękadeł. Zasada jest prosta. Drewniana rama i jednostronnie ta rama obciągnięta jest skórą zwierzęcą. A teraz zapraszamy do Gaudy Mater. Kołysze się kołysz, kołysanka z Lubelskiego w opracowaniu pana Cezarego Górczyńskiego. Moja ulubiona tak prywatnie kołysanka i którą też zespół Mozaik gra, prawda? Gracie. Także bardzo, bardzo popularna, lubiana kołysanka.